Jaka? Zanim Niemcy zaczęli wydobywać węgiel, to takich chodników często trzeba było wydrążyć nawet kilkanaście kilometrów. Dzisiaj chodniki drążymy kombajnami. Kiedyś nie było kombajnów, to trzeba było węgiel przez cały urabiać materiałem wybuchowym. Trzeba było powietrzyć odpływy strzałowe, napić materiałem wybuchowym, podpalić i ten urobek wybrać. I do tego celu służy skreper. To jest ładowarka zgarniakowa. Ten górnik zaciągałem, przerwa, tam jest z powrotem, nagarnia urobek na przenosi i był transportowany urobek aż na powierzchnię ziemi. Tego urobku jest dosyć dużo, bo przy tym przekroju chodnika w dobrych warunkach można było powietrzyć otwory strzałowe nawet w długości 2,40, do tego było 30-35. Jak był dobry skreperzysta, skreper blisko przodka 20-30 minut wybrane. W takiej brygadzie pracowało 4 do 5 górników i w ciągu zmiany potrafili wydrążyć 2 metry chodnika. Czyli miesięcznie było tego 130-150 metrów. Kopalnie nie są tak oświetlone jak kopalnia Gnidów. Czyny kopalnia jest oświetlone z przodek, skrzyżowanie chodników. Oświetlone są podszybia, główne komory, dworce. Reszta jest w kopalinie oświetlone. Znałem kopalnię, która miała 500 km chodników. Gdyby chcieli to wszystko oświetlić, by to bardzo drogo kosztowało. Teraz chowamy lampy pod kurtki i zobaczymy, jak to w prawdziwej kopalni wygląda. Dlatego każdy górnik zjeżdżając na dół bierze taką lampę, która powinna świecić 12 godzin. Proszę trochę dalej przejść. Wybił 6, 2, 7, 3. Proszę Państwa, ja się zgłaszam co jakiś czas do dyspozytora. Przed jazdem też musiałem wpisać do książki, ile osób ze mną zjechało. Dlaczego to jest takie ważne? Dyspozytor prowadzi statystykę, ilu turystów czy ilu górników czynnej kopalni jest w rejonie. Bo kopalnie są podzielone na rejony wentylacyjne. W razie pożaru nie zawsze się da ugasić wodą z rurociągu PEPO czy gaśnicami. Jak ugasić pożar? No nie ma powietrza, nie ma pożaru. To stawiamy takie tamy izolacyjne murowe, ale takich tam nie wolno postawić, czy ograniczyć dopływu powietrza do tego rejonu, gdzie jest pożar, dokąd nie wyprowadzimy ostatniego górnika. Obojętnie czy żywy jest, czy umarły. I górnik przechodząc z rejonu do rejonu, a powinien znać na tyle kopalnię, powinien się zgłosić do dyspozytora, albo sztygar powinien zgłosić. Różnie to bywa w kopalniach i w razie pożaru największy problem jest z tym, czy wyprowadziliśmy wszystkich górników, czy jeszcze ktoś nam tam nie został. Bo jak odetniemy dopływ powietrza, to nie ma czym oddychać. Każdy górnik zjeżdżając na dół bierze aparat ucieczkowy. Te aparaty nam produkują tlen. Tego tlenu wystarczy od pół godziny do godziny i górnik ma do godziny czasu na to, żeby wycofać się w bezpieczne miejsce. Nie zawsze się zdąży wycofać. I dlatego jest bardzo ważne, żeby dyspozytor wiedział faktycznie, ile w tym rejonie jest i czy wyprowadziliśmy wszystkich górników. Bo wcześniej nie wolno tamować pola pożarowego, dokąd nie wyprowadzimy ostatniego górnika z tego rejonu zagrożonego. Tutaj chodnik jest, tutaj kiedy jest chodnik, to są bloty właśnie do tego rejonu, gdzie Pomak wydobywał węgiel i to są właśnie te trasy mroki kopalni i szybki. Zjechaliśmy 320 metrów na dół, zeszliśmy jeszcze 15 metrów niżej. Jesteśmy 335 metrów poniżej powierzchni ziemi. Rzędna wysokość, tam gdzie siadaliśmy, do klatki jest około 255 metrów, także jesteśmy 80 metrów poniżej poziomu Morza Bałtyckiego. A tam schodzimy jeszcze 20 metrów niżej, czyli 355 metrów.
poniżej powierzchni Ziemi, to jest 100 metrów poniżej Morza Bałtyckiego. Teraz te 15 metrów do góry musimy zachować. Pionie oczywiście. Transportujemy bardzo duże ilości materiałów. Kiedyś te platformy z materiałami ciągnęły takie kołowroty. Transport wymagał dużo przygotowań, bo trzeba było okuć ten tor, pobudować łapacze, sygnalizacja, zasilanie, kołowroty wewnętrzne. Czterech górników w brygadzie, transport bardzo mało wydajny i niebezpieczny. Od lat 90. kompanie zaczęły kupować takie lokomotywy spalinowe, które jeżdżą po korze podwieszanym do obudowy. Stalina jest dwóch stron. Jeden maszynista ciągnie platformy z materiałami, ale to są też dowożeni górnicy. Czesi też produkują takie kolejki. Wcześniej niż Polacy. Słowacy też. Kopani mają po kilkanaście, kilkadziesiąt takich lokomotyw, kilkadziesiąt kilometrów takiego toru wiszącego. Można powiedzieć, że te lokomotywy wprowadziły rewolucję w transporcie drogowym. Transport dużo, dużo bezpieczniejszy, dużo wydajniejszy. Silnik wysokoprężny bez katalizatora. Spaliny są przepuszczane tylko przez zbiornik wody.
Na pierwszej zmianie trzebałoby mieć odpowiedzi do który trzebałoby nabić materiałem językowym, odpalić i zabezpieczyć strój. Te procesy są budowane do nas. Każda jest zawsze stojana. Trzeba było wybrać strój, pokój. Kiedyś na kopalni pracowały panie. Pracowały jako sygnalistki na szybie, zaciskały wozy z węglem do klatki, bo nie było zapieczątków mechanicznych i pracowały na knefli. Po śląsku knefel to jest guzi. Czarny jedź, czerwony. Dostali taki kombajn w polskiej konstrukcji do urabiania załadunku węgla. Kombajn ma swój ciągnik hydrauliczny, łańcuch jest rozpięty od chodnika do chodnika i jedzie sobie po przenośniku, a węgiel obracając się urabia, ładuje węgiel. Nie cały węgiel, bo około 60-70%, resztę niestety trzeba załadować łopatami. Wydobycie węgla w takiej ścianie, jak byliśmy przed chwilą, gdzie 200-300 ton na dobę, a tutaj już nawet 1200 do 1500 ton. Jeszcze w latach 70., przełom 70., 80. takie kombajny pracowały w polskich kopalniach, dzisiaj nie spotkamy. A jakie? Zobaczymy w ostatniej ścianie. Jest jeszcze jedno urządzenie zapomniane w tym ogóle, że jaszcza ścianowa pracuje jak piła łańcuchowa do drewna. Łańcuch jest uzbrojony w noże, obracając się wzdłuż drewnika, odcina nam węgiel na całej ścianie na głębokość do 1,5 metra. Wiercimy otwory strzałowe, nie tak gęsto jak tutaj, bo komat tutaj testował wiertarki i wiertnice. Co 80 cm metr, mały ładunek materiału wybuchowego, 800-1000 gram, odpalamy, mamy urobiony węgiel. Trzeba przełączyć obroty łańcucha w drugim kierunku. Jadąc do góry, drębiarka ładuje węgiel do tej wysokości. Resztę niestety trzeba załadować łopatami. Co nam to dawało? Urabiając węgiel kombajnem, mamy 10-15% grubego węgla, czyli ziarno o średnicy większej niż 15-20 mm. Tutaj mniejsze wydobycie, ale grubego węgla jest nawet 50%. Ja na kafę.
Idziemy do chodni, tak? Z kombajnem Alpina Miner. Kombajn Alpina Miner z lata 70. jest sprowadzony do Polski. Kombajn lekki, waży niecałe 26 ton, może drążyć korzyki węglu albo pięknie skała. Był taki okres, że tych kombajnów pracowało prawie 500 polskich kopalniach.
nie ma też zraszających, bo jest na krótko uruchamiany kombajn, silnik jest, nie ma potrzeby chłodzenia wodą. Wejdziemy sobie jeszcze do przodka, bo to ja zabezpieczę wyłączenie kombajnu, nie wychodzimy jeszcze na przykład. Te noże są zakończone węglikami spiekanymi. Kombajnista na wymiar tej obudowy powinien urobić 1 metr do przodu, dopiero wtedy chodnik zabezpieczamy obudową. Jeżeli te noże nie odłupują skały, tylko zaczynają szlifować, to w ciągu kilkunastu minut noże i uchwyty są zeszlifowane i taki kombajn trzeba wycofać z przodka, trzeba wiercić otwory strzałowe wiertarkami udarowymi albo wiertnicami, nabijać materiałem wybuchowym i twardy czy bardzo twardy skraj urabiać materiałem wybuchowym, bo nie ma kombajnów, które by drążyły chodniki w bardzo twardych skałach. Nawet te nowe kombajny, które ważą 80-100 ton, a główny chodnik nie 100 kW, a 300 kW, też nie potrafią wydrążyć chodników w bardzo twardych skałach. Ja byłem kiedyś sztygarem, taki chodniczek drążyliśmy 3,70 szeroki, 2,90 wysoki. Wierciło się 60 otworów o długości 1,20 m, strzałowy brał 100 kg dynamitu. Nie zawsze te 100 kg dynamitu urwało 1 metr do przodu. W tak twardych skałach żaden kombajn nie ma szans na drążenie chodników. W takim przypadku górnicy powinni pracować w ochronnikach, słuchawkach, maskach przeciwpyłowych. Ktoś, kto przepracuje w takim przypadku 25 lat, nawet używając ochronników, słuchu i masek przeciwpyłowych, na pewno potem będzie miał problemy ze słuchem i z płucami, bo maski przeciwpyłowe nie chronią nas przed najdrobniejszym pyłem, który jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia. Przesuwałem ten przenośnik na samociąg węglowy po to, żeby kombajn jadł w drugim kierunku urabiał. Przy tym wyposażeniu, a są to urządzenia z lat 90. tamtego wieku, w pokładzie dwumetrowym te 3000 ton węgla na dobę powinna ściana wdobyć. W takiej brygadzie pracuje 10-14 górników. Komfort pracy taki sam jak na chodniku. Zatyleni, hałas, przeciągi, wilgotne powietrze.
Dziękuję.